Jezus pragnie dla nas radości. Jako swoich uczniów, a przez to nasze uczniostwo, pragnie dla nas doświadczenia, że jesteśmy zanurzeni w Bogu, w Ojcu, w Duchu Świętym. Ale żebyśmy mogli tej radości doświadczać, to nie da nam tego taka mentalność odwiedzin. Jeśli przeżywasz swoją religijność, swoją duchowość na zasadzie odwiedzin, takiej kurtuazyjnej wizyty w kościele, czasem się pomodlę, czasem spędzę jakiś czas przed Bogiem, to tego rodzaju kurtuazyjne, spontaniczne wizyty nie dadzą ci dostępu do tej głębokiej radości, bo aby w niej uczestniczyć, mówi dzisiaj Jezus, trzeba trwać w Bogu, zamieszkać, a nie tylko bywać z wizytą.